Być może już niedługo na osiedlu Piaski powstanie rondo. Oto, aby takie rozwiązanie komunikacyjne pojawiło się na skrzyżowaniu ulic Piaskowej i Alei Sybiraków, od pewnego czasu zabiegają dwaj lokalni działacze społeczni. Paweł Głażewski, radny Rady Miasta Legionowo oraz Łukasz Konstantynowicz, członek Stowarzyszenia Paczka Pomysłów. Ulica Piaskowa to nie tylko CSP, to nie tylko peron stacji Legionowo-Piaski, który będzie niedługo remontowany, ale także to jest Kaufland i przede wszystkim zespół szkół na ulicy Piaskowej i przede wszystkim bezpieczeństwo dzieci. I to właśnie ze strony środowiska szkolnego pojawiły się sygnały o tym, że bezpieczeństwo na ulicy Piaskowej należy poprawić. Kilka miesięcy temu odbyła się komisja z Oświaty, Kultury i Sportu w Zespole Szkół na Piaskach, na której też to byli obecni przedstawiciele Rady Rodziców i zwrócili nam uwagę na problem bezpieczeństwa tej ulicy. Zdaniem Pawła Głażewskiego i Łukasza Konstantynowicza najlepszym rozwiązaniem byłoby właśnie wybudowanie tam ronda. Pomysł ronda jest jak najbardziej optymalny, gdyż spowolni na pewno piratów drogowych, którzy łamią przepisy na ulicy Piaskowej. Przypominam, że tam jest 40 km na godzinę. A poza tym upłynni ruch poranny i popołudniowy, wtedy kiedy rodzice przywożą i odbierają dzieci ze szkoły. Sygnalizacja świetna. Byłby to dobry pomysł, gdyby ruch w tym miejscu odbywał się cały czas i gdyby nie było to prowadzone w sposób wahadłowy, tak jak to teraz się dzieje. Inicjatorzy powstania ronda na skrzyżowaniu Piaskowej i Alei Sybiraków będą teraz zabiegać o poparcie dla swojego pomysłu. Chcielibyśmy złożyć wniosek do prezydenta i zwrócić się do Rady Miasta także o realizację naszego projektu. Liczymy, że wielu mieszkańców wspomoże nas w naszym pomyśle, a także wniosą coś do tego od siebie. Jako członek Stowarzyszenia Paczka Pomysłów liczę na wiele pomysłów ze strony mieszkańców i osób, które są przychylne naszej inicjatywie. W najbliższym czasie pomysłodawcy realizacji tej inwestycji mają też zamiar zbierać wśród mieszkańców podpisy. Ostateczna decyzja o tym, czy i kiedy rondo mogłoby powstać, należy do prezydenta i Rady Miasta.